Młodzi muzycy młodemu miastu 2.0. Festiwal online. Witam Państwa, Dariusz Stańczuk. Dobry wieczór. Oto w Stalowej Woli festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0. 2.0, bo jesteśmy świadkami festiwalowej akcji reaktywacji. Młodzi muzycy znów działają w mieście. Po 4 dekadach hibernacji festiwalu, który w latach 1975-80 wykreował młode pokolenie kompozytorów, tak zwane pokolenie Stalowej Woli. Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń, Paweł Szymański to jego najbardziej znani reprezentanci. Tegoroczny comeback festiwalu zdarzył się dzięki pasji stalowowolan w różnym wieku, działających i tutaj na miejscu, i daleko stąd. Do reaktywacji festiwalu zostali zaproszeni muzycy ambasadorzy Stalowej Woli: Ewa Strusińska, Marcin Albert Steczkowski, Aleksandra Kop oraz Eugeniusz Knapik i Aleksander Lasoń, kompozytorzy pamiętający pierwsze edycje festiwalu. Edycja 2.0 ma miejsce w jakże innej niż 4 dekady temu rzeczywistości, dodatkowo w nowym covidowym świecie. To 2.0, czyli nowa wersja znanych form, metod dystrybucji, uczestnictwa w kulturze, to też wypadkowa wydarzeń ostatnich miesięcy. I w tych nowych okolicznościach powstał okrojony program festiwalu bez warsztatów, z koncertami bez publiczności, za to transmitowanymi w sieci. Za nami koncerty pianisty i kompozytora Zygmunta Krause i sekstetu wokalnego Promodern. A dziś ostatni wieczór festiwalu. Raz jeszcze witamy wszystkich melomanów, internautów. Przed nami last but not least finał konkursu kompozytorskiego. Konkurs kompozytorski Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0 organizowany jest przez konglomerat kompozytorski M4 i Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Partnerem wydarzenia jest Ruch Muzyczny, patroni medialni to Presto i TVP Kultura. Wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Nieodłączną częścią wszystkich dotychczasowych edycji festiwalu był właśnie konkurs kompozytorski. Promował twórczość młodego pokolenia, popularyzował edukację kompozytorską, tworzył miejsca spotkań dla młodych twórców. Tej zacnej tradycji rękę podaje ta edycja konkursu. Liczymy na to, że również ta edycja wzbogaci polską literaturę muzyczną w wartościowe dzieła, a także rozbudzi w mieszkańcach Stalowej Woli zainteresowanie muzyką współczesną. W jury konkursu zasiadają laureaci pierwszych jego edycji, Aleksander Lasoń i Eugeniusz Knapik. Zaproszenie do jury przyjął pianista i kompozytor profesor Zygmunt Krause, a także stalowowolanie młodszego pokolenia, doceniona już na świecie dyrygentka Ewa Strusińska i przedstawiciel młodego pokolenia kompozytorów Paweł Siek. Konkurs przeznaczony jest dla kompozytorów narodowości polskiej, urodzonych po 10 października 1985 roku. Przedmiotem konkursu jest utwór na zespół kameralny od 4 do 11 wykonawców z możliwym udziałem dyrygenta o czasie trwania od 8 do 12 minut. Pula konkursowych nagród wynosi 20 tysięcy złotych. Przewidziana jest też nagroda specjalna wydawnictwa Ars Musica i tą nagrodą będzie publikacja zwycięskiej kompozycji. Na którego z młodych konkursowiczów spłyną największe laury? Posłuchamy, usłyszymy. Werdykt jury zabrzmi zaraz po ostatnim z 5 prawykonań tego wieczoru. Prawykonań konkursowych utworów dokona Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble pod kierunkiem Ewy Strusińskiej. Już za chwilę
pierwsza z zakwalifikowanych do finału kompozycji. Jej autorem jest urodzony w 1992 roku Krystian Neścior, student Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji profesor doktor habilitowanej Anny Zawadzkiej-Gołosz i w klasie śpiewu profesora doktora habilitowanego Zdzisława Madeja. Przed nami utwór składający się z pięciu kontrastujących ze sobą ogniw. Główna oś narracyjna opiera się na pracy oraz grze z rezonansem i wybrzmieniem lub na ich braku. Apogeum tego myślenia jest widoczne w ogniwie centralnym, w którym to właśnie wybrzmienie dźwięku przejmuje funkcję moderatora czasu. Krystian Neścior i kompozycja Resonance Weather. Thank you.
W konkursie kompozytorskim Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0 teraz drugi na liście konkursowych utworów, konkursowych prawykonań. To utwór Kamila Polaka. Urodzony w 1996 roku Kamil Polak jest studentem kompozycji w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukończył też studia na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej w specjalności dźwięk w grach na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Interesuje się łączeniem i przetwarzaniem dźwięków instrumentów akustycznych z elektronicznymi, a także kinem autorskim i podróżami backpackingowymi. Przed nami utwór, który eksploruje możliwości sonorystyczne, które są tu głównym środkiem wyrazu. Pojedyncze zdarzenia dźwiękowe wchodzą w relacje na tle ciągłej, lecz zmiennej plamy brzmieniowej, powoli narastającej w napięciu. Na zasadzie formotwórczego kontrastu środki te podejmują dialog z minimalistycznym, ostinatowym rytmem i konwencjonalnymi frazami melodyczno-harmonicznymi, co powtórnie prowadzi do gry z napięciem na przestrzeni czasu trwania utworu. To kompozycja inspirowana szerokim pojęciem drogi, jako wędrówki w poszukiwaniu świadomości. Za chwilę usłyszymy kompozycję Kamila Polaka Muzyka kameralna numer 1. Dzisiejszego wieczoru gra dla Państwa spółdzielnia muzyczna Contemporary Ensemble. Paulina Woś – skrzypce, Barbara Mglej – altówka, Jakub Gucik – wiolonczela, Małgorzata Mikulska – flety, Tomasz Sowa – klarnety, Krzysztof Guńka – saksofony, Wiktor Krzak – fagot, Mateusz Rusowicz – trąbka, Michał Lazar – gitara, Aleksander Wnuk – perkusja, a na fortepianie gra Martyna Zakrzewska. Pani Martyna musi w tym momencie wykonać specjalny techniczny zabieg, aby muzyka kameralna wywołana nam zabrzmiała. Pani Martyna gra na strunach fortepianu włosiem smyczkowym, włosiem smyczka wiolonczeli konkretnie, i musi przepleść to włosie przez konkretne struny, ażeby zaimitować grę na instrumencie smyczkowym, no, grając de facto na fortepianie. Zresztą być może techniczne możliwości nam pozwolą, żebyście Państwo zobaczyli wszystko okiem kamery.
finale konkursu kompozytorskiego Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0. Czas teraz na muzykę Jakuba Pawlaka. Urodzony w roku 2000 Jakub Pawlak jest studentem kompozycji w Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie asystenta magistra Pawła Mekietyna. Studiuje również dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie doktora habilitowanego Kaja Bumana. Muzyka Jakuba Pawlaka, zawsze programowa, powstaje w nurcie sonoryzmu i spektralizmu. Kompozytor preferuje zespoły kameralne, ale pisze też na obsady symfoniczne. Nie stroni również od wykorzystywania taśmy i elektroniki. Przed nami utwór przedstawiający postać Izoldy z celtyckiej legendy Tristan i Izolda. Bohaterka doświadcza burzliwych i obezwładniających uczuć, które przejmują nad nią kontrolę. W utworze słychać wielokrotnie pojawiający się akord tristanowski. Ta barwna ilustracja muzyczna bazuje na wyimaginowanych sytuacjach, które powołują się na otaczające nas brzmienia, lecz są zarazem od świata rzeczywistego dość mocno oderwane. Jakub Pawlak i kompozycja Hauntings of Isolde. Thank you.
Jeszcze mieli Państwo słowo o zespole, który w pełnym, jak na dzisiejszy wieczór, składzie nam się właśnie zaprezentował. Słowo o zespole, który wyczarowuje nam tego wieczoru dźwięki muzyki współczesnej. Reinterpretują muzykę już odkrytą i ugruntowaną, odkrywają tę wciąż oczekującą na odsłonięcie, współtworzą muzykę nową, aktualną. Grają szeroko pojmowaną kameralistykę od utworów solowych po skład typu sinfonietta. Pracują na zasadach równoprawnego partnerstwa, inspirując siebie nawzajem. Stąd nazwa zespołu – Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Działają wielopłaszczyznowo, proponują programy koncertów od samego początku zróżnicowane. Obejmują one muzykę polską i zagraniczną, solową i kameralną, kompozytorów starszych i właśnie najmłodszej generacji. Za chwilę już przedostatni utwór w finale konkursu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0. Przed nami muzyka Filipa Sporniaka. Urodzony w 1996 roku kompozytor i wiolonczelista, związany jest z Krakowem. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji profesora Krzysztofa Baculewskiego i w klasie wiolonczeli profesora Marcina Zdunika i profesora Tomasza Strala. Komponuje muzykę kameralną, symfoniczną, elektroniczną i teatralną. Poszukuje wspólnych przestrzeni między muzyką klasyczną a współczesną, rozrywkową, muzyką elektroniczną i jazzem. Interesuje się polską poezją i literaturą współczesną, a także kinem, teatrem i grami komputerowymi. Usłyszymy utwór na klarnet, skrzypce, altówkę, wiolonczele i fortepian. To hołd dla wybitnego poety Zbigniewa Herberta. Wiersz Czułość z tomiku Epilog burzy był tutaj główną inspiracją. Struktura utworu oparta jest na topofonicznym rozmieszczeniu muzyków, kolorystyce ruchu, minimalistycznych powtórzeniach, strzępkach melodii pojawiającej się na tle sonorystycznych plam dźwiękowych. Proponowana przez kompozytora dwumetrowa odległość między muzykami na scenie, prócz względów bezpieczeństwa epidemiologicznego i efektu brzmieniowego, ma też symboliczne znaczenie w kontekście współczesnych czasów. Umożliwiający słuchaczowi zatopienie się w muzycznej czułości utwór składa się z czterech części. Podstawą kompozycji jest skala, temat pojawiający się w pełnej formie melodycznej w zakończeniu utworu. Filip Sporniak i kompozycja We wnętrzu dłoni. Thank you.
Już za chwilę ostatnie prawykonanie wieńczące konkurs kompozytorski Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0. Muzyka urodzonego w 1997 roku w Doniecku Wiaczesława Kryłowa, który przed studiami uczył się kompozycji u Aleksandra Gugela w Charkowie. Ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem doktor habilitowanej Magdaleny Długosz. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w macierzystej uczelni u profesora doktora habilitowanego Wojciecha Widłaka. Komponuje na podstawie konstruktów referencyjnych i idiomatycznych oraz korelacji między nimi, często przywołując muzykę renesansu, romantyzmu, modernizmu, sięga także do jazzu. Usłyszymy utwór dedykowany pamięci przedstawiciela sonoryzmu i minimalizmu kompozytora Tomasza Sikorskiego. Wiaczesław Kryłow i kompozycja pod tytułem Vis-a-vis.
Szanowni Państwo, za nami prawykonania wszystkich 5 konkursowych utworów w ramach festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0. Głos zabierze teraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, gospodarz tego zacnego miejsca, pan dyrektor Marek Gruchota. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałbym wyrazić wielką satysfakcję z powodu, że festiwal się odbył. Z pewnością zawdzięczamy to fantastycznemu zespołowi, który pracował nad tym festiwalem, który był prawdziwym międzypokoleniowym konglomeratem. Wielkie ukłony i podziękowania dla panów profesorów Goniusza Knapika i Aleksandra Lasonia za to, że bohaterów festiwalu przez 40 lat, za to, że przyjęli rolę jurorów konkursu kompozytorskiego naszego festiwalu. Wielkie podziękowania dla Stalowolan, ambasadorów Stalowej Woli, którzy festiwal znają właściwie jako jedną wielką legendę. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu się urodzili, tu odkryli swoje talenty, fantastycznie rozwinęli, pracują przy naszym festiwalu. Są to pani dyrygent i juror również Ewa Strusińska, dyrektor festiwalu pani Aleksandra Kop oraz Marcin Albert Styczkowski. Pragnę wyrazić głębokie, serdeczne podziękowania panu prezydentowi miasta Stalowej Woli, Lucjuszowi Nadbreżnemu za przychylność dla naszej inicjatywy i wspieranie jej. I również serdeczne podziękowania kieruję do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, gdyż projekt został dofinansowany z jego właśnie środków, które pochodzą z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Naszym partnerem jest Ruch Muzyczny. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Dziękuję za ogromne zaangażowanie całej ekipy technicznej, która pracowała przy tym przedsięwzięciu trudnym, nietypowym, stawiającym bardzo wysokie wymagania. I zapraszam na naszą scenę dyrektor festiwalu, panią Aleksandrę Kop oraz Marcina Alberta Styczkowskiego. Prosimy do nas. Dobry wieczór Państwu. Jest mi ogromnie miło, że Festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu zaistniał, odświeżył, odnowił się i wszyscy możemy przeżywać go razem. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do nas dołączyli, którzy oglądali nie tylko koncert kompozytorski, ale też koncert profesora Zygmunta Krause oraz Promodern. Bardzo dziękuję wszystkim artystom, którzy do nas przyjechali, którzy chcieli z nami tworzyć na nowo festiwal. I drodzy Państwo, do zobaczenia w przyszłym roku. Szanowni Państwo, jeszcze tak całkowicie się nie żegnamy, ponieważ trzeba powiedzieć, że konkursowe jury już właśnie po obradach. Zapraszam na scenę przewodniczącego jury konkursu kompozytorskiego Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0, profesora Zygmunta Krause, także Ewę Strusińską i sekretarza jury Pawła Sieka. Nastąpi odczytanie protokołu, ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie konkursowych nagród. Jury przyznało 2 wyróżnienia. Każde z wyróżnień to wykonanie utworu w koncercie finałowym konkursu kompozytorskiego Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0 oraz rejestracja audio-wideo. Zostały przyznane także 3 konkursowe nagrody. Nagroda 3.
w wysokości 3000 zł, druga nagroda 5000 zł i pierwsza nagroda 12000 zł. Laureat pierwszej nagrody otrzyma także nagrodę specjalną wydawnictwa Ars Musica w postaci wydania partytury drukiem. Szanowne jury, panie przewodniczący, zapraszam. Pragnę przedstawić wyniki konkursu, pierwszego konkursu kompozytorskiego Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0 w Stalowej Woli. Na konkurs kompozytorski wpłynęło 40 partytur, z czego 38 spełniło wymogi regulaminowe konkursu. Chciałem powiedzieć, że jury zebrało się ponad miesiąc temu, aby ocenić te 38 partytur. I wówczas wybraliśmy 5 kompozycji, które dzisiejszego wieczoru zostały wykonane. Jury w składzie: Zygmunt Krause, przewodniczący, Ewa Strusińska, Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń i Paweł Siek, sekretarz, zadecydowało o przyznaniu następujących nagród. Drugie wyróżnienie. Chciałem powiedzieć, że będą 2 wyróżnienia i 3 nagrody. Drugie wyróżnienie otrzymuje Jakub Pawlak za utwór Hauntings of Isolde. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Filip Sporniak za utwór pod tytułem We wnętrzu dłoni. Gratulujemy. Teraz nagrody. Trzecia nagroda otrzymuje ją Kamil Polak za utwór pod tytułem Muzyka kameralna numer 1. Nagroda finansowa 3000 zł. Drugą nagrodę otrzymuje Krystian Neścior za utwór pod tytułem Resonance Weather. Nagroda finansowa 5000 zł. I wreszcie pierwsza nagroda, zwycięzca tego konkursu. Otrzymuje ją Wieńczesław Kyryłow za utwór pod tytułem Vis-a-vis. Jest to nagroda finansowa w wysokości 12000 zł oraz nagroda specjalna wydawnictwa muzycznego Ars Musica w postaci wydania tej partytury drukiem. Niestety kompozytor jest tutaj z nami nieobecny, ale gratulujemy mu bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mamy jeszcze, by tak rzec, suplement do tych wszystkich wyróżnień i nagród w konkursie. Mamy niespodziankę od zespołu Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. O tej niespodziance pianistka Martyna Zakrzewska i wiolonczelista Jakub Gucik. Zapraszam Państwa także do nas. Dobry wieczór Państwu. Chcieliśmy zacząć od tego, że było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu, jakim jest Festiwal w Stalowej Woli, i wykonanie wszystkich utworów sprawiło nam, myślę, dużo radości, dużo emocji i była to dla nas przyjemność, uczestnictwo tutaj dzisiaj w koncercie.
Tak sobie pomyśleliśmy, że wykonując poszczególne utwory jako wykonawcy, siłą rzeczy wiążemy się jakoś emocjonalnie z utworami i byłoby to jakoś tak nie po naszemu, żeby nie powiedzieć, że najłatwiej było nam się związać emocjonalnie, zupełnie przypadkowo i bez konsultacji, z utworem Wiaczesława Kryłowa, któremu chcieliśmy przyznać takie nasze honorowe zespołowe wyróżnienie i zobowiązanie wykonania jego utworu w roku kalendarzowym 2021. Serdecznie gratulujemy wszystkim, Sławkowi również zwłaszcza. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, finałowy wieczór festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0 dobiega końca. Gratulujemy laureatom konkursu kompozytorskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wszystkim wykonawcom. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do reaktywacji tego festiwalu. Wreszcie dziękujemy także melomanom, internautom. No i pełni nadziei na lepszą dla kultury przyszłość mówimy Państwu do usłyszenia, do zobaczenia.